Ja do całej sprawy staram się podchodzić bez emocji i nie ulegać tym różnym, również dezinformacjom, które docierają tutaj do mnie w czasie obrad posiedzenia Senatu. Jestem przekonany, że sprawa, którą prowadzi prokuratura w Skarżysku Kamiennej od 2016 roku w spokoju, rozeznając sprawę, która dotyczy spraw związanych z nieprawidłowościami prowadzonych przetargów na unieszkodliwianie odpadów przez gminę Ostrowiec, zostanie do końca wyjaśniona. Nie mieszałbym tutaj żadnej polityki, gdzie odczytuję między innymi w oświadczeniu przedstawionym przez prezydenta, że takie mogą być podstawy działania. Prokuratura działa merytorycznie. Prokuratura musi wyjaśnić, dlaczego kwota 1 880 000 wydatkowana z budżetu miasta ponad zaplanowane działania na ten cel przeznaczone została wydatkowana. I to jest poważna sprawa, bo to są pieniądze publiczne, pieniądze, na które składają się podatnicy z naszego miasta. I nie próbowałbym, tak jak już to widzę, tej sprawy upolityczniać. Ona, myślę, że znajdzie swoje rzeczowe wyjaśnienie i nie ma tutaj świętych krów. Każdy jest równy wobec prawa i powinien sobie z tego zdawać sprawę również prezydent i każdy inny, każda inna osoba publiczna. No, sytuacja jest rzeczywiście arcydziwna, tym bardziej, że wiemy, że jesteśmy przed nią ogłoszenia przez pana premiera terminu wyborów samorządowych i rozpoczynającej się kampanii wyborczej. No, w Ostrowcu Świętokrzyskim myślę, że ma to dodatkowy smaczek w związku z taśmami, z tego co pamiętam, które wyszły ze środowiska zebrania Prawa i Sprawiedliwości, których działacze tej partii mówili o tym, że muszą coś znaleźć na prezydenta, bo inaczej go nie pokonają. Ja dzisiaj przyglądam się temu i to powiem naprawdę z ogromnym niepokojem, co dzieje się w Ostrowcu Świętokrzyskim. I oczywiście prokuratura ma prawo i powinna, jeśli ma wątpliwości, wszczynać śledztwa, ale tutaj jestem pewny, że na sam wynik wyborów no nie powinno to jakoś wpłynąć z tego względu, że pan prezydent cały czas no, jest osobą, która no, ma postawione dzisiaj jakieś zarzuty, ale w tym momencie jest bardzo dobrze oceniany przez społeczeństwo i myślę, że nawet paradoksalnie taka sytuacja pewnego rodzaju obławy na niego może mu bardziej pomóc niż nie zaszkodzić, chociaż politycznie naprawdę, jeśli jest tam kontekst jakichś właśnie elementów walki politycznej poprzez takie zarzuty, to niedobrze wróży naszemu krajowi. No cóż, trzeba przyznać, że nie jest miło słyszeć o jakichś nieprawidłowościach w mieście, ale sferowaniem jakichkolwiek wyroków musimy być bardzo ostrożni i poczekać na konkretne wyjaśnienie sprawy. Dopóki nie ma wyroku, wszyscy jesteśmy niewinni. Dlaczego odmawiać tutaj, powiedzmy, włodarzowi miasta takiego statusu? Uważam, że przetarg, który miał miejsce 2 lata temu, nie jest jakoś szczególnie skomplikowaną procedurą i ustalenie faktów i okoliczności na pewno będzie bardzo rzetelne i liczymy na to, że każdy odniesie się merytorycznie do tego zdarzenia. Nie będzie po prostu takich emocji, bo wszystko można wyjaśnić. Są rozbieżności, o których właśnie czytaliśmy i słyszeli w wypowiedziach radiowych.
Ale skoro prezydent twierdzi, że jest niewinny i będzie miał prawo to udowodnić, to uważam, że to po prostu jest taka jak gdyby przedwczesna kampania wyborcza.